Dzień dobry. Chciałbym Państwa powitać na posiedzeniu Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Świetlicy w dniu 25 czerwca 2015 roku. Witam Pana Burmistrza, Panią Wiceburmistrz, zaproszonych gości, koleżanki i kolegów Rady. Odczytam porządek posiedzenia. W punkcie pierwszym sprawy regulaminowe, stwierdzenie kworum. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum, są wszyscy członkowie komisji. W punkcie trzecim przyjęcie protokołu numer 2/2015 z posiedzenia Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Świetlicy z dnia 20 kwietnia 2015 roku. W punkcie drugim rozpatrzenie projektów uchwał. W sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia gminy Świetlica w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. W punkcie drugim, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świetlica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV. W punkcie trzecim, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świetlica. W punkcie czwartym, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. W punkcie piątym, w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Świetlica na lata 2015-2018. W punkcie szóstym, w sprawie zatwierdzenia bądź niezatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. W punkcie siódmym, w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Świetlica. W punkcie ósmym, w sprawie nadania nazwy przystani jachtowej w Świetlicy. W punkcie dziewiątym, w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020. W punkcie dziesiątym, w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników. W punkcie trzecim, ocena zasobów pomocy społecznej. W punkcie czwartym, sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Świetlica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok. W punkcie piątym, wolne wnioski. W punkcie szóstym, zamknięcie posiedzenia. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś z Państwa jakieś zmiany co do porządku? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. W punkcie trzecim, przyjęcie protokołu numer 2/2015 z posiedzenia Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Świetlicy z dnia 20 kwietnia 2015 roku. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi co do protokołu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem protokołu numer 2/2015 z posiedzenia Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej Świetlicy z dnia 20 kwietnia 2015 roku? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do punktu drugiego. Rozpatrzenie projektów uchwał. Uchwała pierwsza w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia gminy Świetlica w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe. Proszę Państwa, poproszę Pana Mruka, który z tym się zainteresował. Ten problem to krótkie wprowadzenie. A później poprosimy autora planu. Proszę bardzo. Chciałbym powiedzieć, że zgodnie z zapisami artykułu 19 ustawy prawo energetyczne, ustawy prawo energetyczne, burmistrz opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszar gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje go co najmniej raz na 3 lata. W związku z powyższym dokonano aktualizacji uchwalonego projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świetlica do 2025 roku. Była to uchwała nr 9/100/2011 Rady Gminy z dnia
2011 roku na kolejne 3 lata i w związku z tym, że minęły, taki obowiązek ciążył na uaktualnieniu tych założeń do projektu zaopatrzenia w energię elektryczną, paliwa gazowe, który jest obowiązkiem prawnym wynikającym z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zgodnie z którą zostało to opracowane przez firmę reprezentowaną przez pana Tomasza Krzymińskiego, to jest Prospektum Doradztwa Ekonomicznego i pan Tomasz Krzymiński przygotował taki projekt, i który został wyłożony na okres 21 dni. Do tego czasu nikt nie wpłynął żaden wniosek w sprawie, nie zawarto żadnych ani uwag do wyłożonego projektu założeń i nie wniesiono żadnych zastrzeżeń ani wniosków. Tylko tyle z tego względu. Pan Krzywiński, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, Tomasz Krzywiński, Prospektum Doradztwa Ekonomicznego Szczecin. Jak Pan Ryszard wspomniał, byłem autorem aktualizacji projektu założonego planu zaopatrzenia w ciepło energetyczne paliwa gazowe dla gminy Stepnica na okres 15 lat. Projekt, który został opracowany dla gminy w roku 2011. I oczywiście zgodnie z obowiązującym pisaniem prawa, co 3 lata należy aktualizować ten dokument, to opracowanie. I celem aktualizacji tego opracowania jest zbilansowanie tego rynku obszaru energetycznego pod względem 3 najpierw publicznych darowych źródeł energii. Jest również weryfikacja powstających inwestycji czy zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i współpraca między gminami w tym zakresie, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w ciepło, energetyczne, paliwo gazowe, możliwości inwestycyjne, jakie gmina ma w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Warto też zauważyć, że projekt jest opiniowany przez Urząd Marszałkowski pod względem zgodności z polityką energetyczną państwa, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i współpracy międzygminnej. Taką opinię Urząd Marszałkowski wydał. I na dzisiaj jestem do Państwa dyspozycji, aby Państwo odpowiedzieć na wszystkie pytania, które macie w zakresie tego pracy. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa pytania co do projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy Stepnica do 2015 roku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu kolejnego drugiego. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV. Proszę, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Jeszcze tylko, żeby mogę dodać, bo czy Państwo mieliście jakieś pytania na sesji, jestem do Państwa dyspozycji, jesteśmy na nowej komisji, również tam się odbędzie, może tego przepraszam, że przerwę nie dodałem, ale gdyby była taka potrzeba, to jestem do dyspozycji Państwa. Dobrze. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy. Do widzenia. Jestem pracownikiem. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bogumił Augustyniak. Jestem dyrektorem projektu 220 kW w Gielcach. Dziękuję. Przedłożyliśmy dla Państwa ocenę i opinię i również uchwalenie, jeżeli jaka będzie Państwa wola. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie projektowanej linii elektrycznej 220 kW. Stosownie do przepisów prawa uzyskaliśmy stosowne zgody i odstępstwa co do tej trasy linii, w tym ministra środowiska w zakresie lasów, ministra rolnictwa w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne, na niewielki obszar, ale jednoformalności stanu się zachodzić. Mam nadzieję, że Państwu przebieg linii jest znany wcześniej, jej założenia, jej korzyści, jak również niewątpliwe pewne minusy wynikające z jej posadowienia i wybudowania, jak również warunki, jakie proponujemy w charakterze rekompensaty dla właścicieli gruntów, przez które linia przebiega. Jeżeli Państwo będą sobie na bardziej szczegółowe pytania, bardzo proszę, postaram się w miarę mojej wiedzy odpowiedzieć. Bardzo proszę Państwa o przyjęcie
proponowane uchwały i uchwalenie zmiany do nas. Chciałbym dodać, bo pan chyba nie powiedział, że oczywiście też, że wszystkie przewidziane prawem wyłożenia się odkryły, tak, były też uwagi, które zostały uwzględnione, bądź nie, w tym razie jest to wszystko zgodnie w majestacie prawa. Uwagi, które wniosło dwoje państwa, zostały uwzględnione w zasadzie w całości, więc tutaj staramy się być elastyczni na tyle, na ile możliwości nasze intelektualne i techniczne budowy linii pozwalają na tą sprawę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa pytania? Proszę Pani. Jest planowana linia na powietrze. Jakie te słupy, które będą na pewno wisiały, są dosyć dużej wielkości, no to jest tam 40-50 metrów. Nie. 40-50 metrów to są w skrajnych przypadkach, praktycznie nie występujące na terenie, nie pamiętam, ale był na terenie gminy Stepnica. Jedyny taki przypadek, gdzie są wysokie słupy, będzie skrzyżowanie z drogą S3 w okolicach Wrocławia. Tam jest wymuszone to po pierwsze istniejącymi liniami elektroenergetycznymi 110 kV i 15 kV, z którymi się krzyżujemy i musimy zachować odpowiednią długość między przewodami. Jak również sprojektowano drogą węzła Wolin przy założeniu, że w niedalekiej czy dającej się przewidzieć przyszłości droga numer 3 ustanie parametr drogi szybkiego ruchu, węzeł będzie przebudowany, stąd nibelety drogi jeszcze nie są znane, będzie wymagany nasyp, jaki Bóg jeden wie, więc pewnym zapasem zaproponowaliśmy budowę linii tak, aby nie wymagała ona później przebudowy i jednocześnie nie utrudniała zamierzonych inwestycji drogowych. Dobrze, to jak jest właśnie na terenie przechodzące przez... Średnio możemy przyjąć, że najwyższy sum będzie rzędu 30 metrów. Tak, 21-30 metrów. Jest to wymaganie i techniczne z jednej strony, również i konieczność zachowania odpowiedniej długości od ziemi, tak żeby linia była bezpieczna, nie udziaływała w sposób znaczący na środowisko i na ludzi, czy na organizm budowlany. Zastanawiam się, bo czy wszystkie elementy, tak, to na powierzchnię nie oddziałuje, a tak, nie lepiej było prowadzić pod ziemią? Mówiliśmy o tym wielokrotnie już na ten temat, właśnie skadrowanie linii wysokich i najwyższych napięć. Niektórych przypadkach linii wysokich napięć, a więc do 110 kV praktycznie, bo teoretycznie 45-60, ale praktycznie nie występują w Polsce, są kadrowane no, w szczególnych naprawdę przypadkach. Linie najwyższych napięć. Jedyny odcinek, jaki będzie w zachodniopomorskim kablowaniu, to jest skrzyżowanie tej istniejącej właśnie linii Kniki Wrocław i drugiego toru Police Morzyczyn, Kniki Police Morzyczyn z rzeką Odrą, z kanałem żeglugowym. Nie jest to skablowanie, nie jest rozwiązaniem również doskonałym. Korzyść taka, że tej linii nie widać, natomiast niekorzystne oddziaływania również występują. Pierwsza rzecz, która w sposób istotny decyduje o tym, że sens kablowania staje się wątpliwy, jest konieczność budowy co 500-600 metrów. Państwa, na terenie państwa gminy byłoby to w znacznie krótszych odcinkach, ale w warunki terenu, tak? Budowanie specjalnych komór, gdzie odcinki kabla są łączone. Kabel ma potężną masę. To metr kabla 220 kV przekroju tutaj koniecznie, czyli 2,5 tysiąca mm kwadratowych żyły roboczej, około 130 kg ważne. Więc są potężne masy, które trzeba przewieźć, budować, połączyć z sobą. Kolejna rzecz. Praw fizyki niestety nie jesteśmy w stanie zmienić. Emisja ciepła. Każdy przewodnik, który przewodzi prąd, wydziela ciepło, bo musi. Prawo OMA i pozostałe. Wobec tego wydzielanie ciepła przez żyły robocze kamer
powoduje, iż ziemia się nagrzewa. Czyli następuje zmiana temperatury gruntu. Z doświadczeń wynika, iż zmiana temperatury na powierzchni jest rzędu 4%. Więc wyobraźcie sobie Państwo teraz, jakie się zaczną zjawiska w przyrodzie. Tak? No to patrz szerokości nie mniejszej niż zajęcie pod linię, w sensie zajęcia pod linię pasa technologicznego, czyli pasa ograniczeń pewnych, czyli zakazu zabudowy praktycznie. Po 30 metrów mielibyśmy pas, gdzie trzeba byłoby go praktycznie no, spisać na straty, tak bym to nazwał. Trzeba zbudować drogę wzdłuż tego, żeby można było się dostać obsługowo do poszczególnych komór łączących. Dalej, kolejna kompensacja mocy biernej pojemnościowej, no, kolejne prawo fizyki, kabel jest jednym, czy linia kablowa jest jednym wielkim kondensatorem, bo moc bierną pojemnościową należy skompensować, jest to obiekt wielkości stacji elektroenergetycznej. Co 10 km, więc mamy już na odcinku 3 takie kompensacje. No i kolejna rzecz, nie do pominięcia kosztów. Na spotkaniach wspominałem kiedyś Państwu tą historię, mam też mocno zapamiętaną, że nawet Chińczyków na to nie stać, aby tak drogie i w sumie nie zwracające się nijak inwestycje projektować i realizować, a u Chińczyków podobno nie mam potwierdzenia na to, podstawową jednostką monetarną to jest ciężarówka pieniędzy, w dolarach najlepiej. Więc tak to, takie są przesłanki, które no, determinują, iż linię inwestor postanowił zaproponować wykonanie na powierzchni. Ja już mam pytanie, czy linie podziemne są innej warunkach? Rzadziej będą awarie do stoczenia? Proszę Państwa, naszym wspólnym problemem i tym, co nas dotyka, tym bolesnym odczuwalnym, nie są linie najbliższych naszych. One rzadko ulegają awarii, bądź praktycznie wcale, pomijając rok 2008, czy, albo mając go na względzie również, dlatego budujemy takie konstrukcje linii i kolejne zdublowanie niejako, aby to zjawisko nie wychodziło. Najczęstszą przyczyną awarii, które nas dotykają bezpośrednio, braku prądu gołu, po prostu, tak? Częste wyłączenia. Powiało nie ma. Są linie średnich i niskich napięć. Tu jest problem. One są, to jest kolejny etap, kiedy energetyka będzie się w tym zakresie modernizować. To już się dzieje, ale jeszcze stosunkowo zachowuje. Jeżeli chodzi o linie niskich napięć, skablowanie jest nawet bardziej ekonomiczne niż budowanie linii napięcia. Tak? Jeżeli jest zabudowane. Po prostu inaczej, te zjawiska fizyczne, o których mówiłem. Czyli znaczące podwyższenie temperatury i pustynnienie obszaru, w którym on leży. Jest pomijalne, gdyż najczęściej one są w chodnikach, więc tam, gdzie to zagospodarowanie roślinne praktycznie nie występuje. I emisja ciepła jest znakomicie mniejsza. Inne prądy. Tu mamy 1300 amperów, natomiast w kablach rozdzielczych, które do nas docierają w sumie i które nas dotykają, jest rzędu 450 amperów, więc ilość proporcjonalna, przepływ proporcjonalny jest przepływem, jest wydzielanie ciepła. A nawet gdyby chodnik się podrzał, to chodnik było śnieżem, nie trzeba, ale to jest taki trywialny trend do tego. I to jest opłacalne, to jest uzasadnione, poza tym nawet wizerunkowo inaczej wygląda złącze kablowe gdzieś przy ogrodzeniu postawione, inaczej wygląda słup. Mówię o obszarze zabudowanym, obszarze zamieszkania, prawda? Średnie napięcia również, stosunkowo krótkie odcinki również się kabluje zasilające i tutaj one są mniej awaryjne. Faktycznie, one są linie kablowe, są mniej awaryjne. Wrażliwe są nie na łopatę lub koparkę tak naprawdę, prawda? Czyli mechaniczne uszkodzenie, a praktycznie w nowych technologiach, czyli od 20 lat budowane linie kablowe i izolacja, wynajmu usieciwionego nie powoduje takiej samoistnej degradacji. Wcześniej linie kablowe z lat 70. Też miałem wątpliwą przyjemność je wymieniać, ale było po prostu wada materiału, czy niedoskonałość materiału izolacyjnego. Tak linie kablowe w zasadzie nie ulegają awarii. Także one wymagają więcej materiału. Więc jeżeli byśmy na tą stronę, z tej strony patrzyli na środowisko większych przekrojów, bo gorsze warunki chłodzenia i tak, tam jest wiele różnych uwarunkowań, mógłbym o tym mówić godzinami,
I bardzo chętnie odpowiem w odpowiednim czasie, jeżeli Państwo zechcą mnie poprosić o wyjaśnienia czy wykład wręcz na ten temat. Natomiast no mówię, jest przedział opłacalności czy sensowności. Bardziej opłacalny brzmi, że ktoś jest skąpy, nie chce wydać pieniędzy. Ale sensowności przedsięwzięcia w skablowaniu jest do średnich napięć. Dalej już ten sens zaczyna być powoli wątpliwy. Dalej, czyli wraz ze wzrostem napięcia. Zgodzi się Pan z tym, że promieniowanie elektromagnetyczne jest mniejsze w przypadku podziemnego napięcia? Proszę Państwa, wyjaśnijmy sobie, zapomnijmy proszę o pojęciu promieniowania. Nie występuje promieniowanie, to nie są materiały jonizujące. Występuje pole elektromagnetyczne. I teraz uważam, i to mogę w każdej chwili udowodnić, nie, pole elektryczne, składowy elektryczny i magnetyczny, one są porównywalne. Tylko proszę sobie wyobrazić, że kabel jest na tej głębokości, obrotowo, pani staje i na tej wysokości ma pani oddziaływanie na głowę. Tak? Linia energetyczna, wisi 7 metrów. Jest do pani głowy, jest całkowicie większa odległość. Oddziaływanie zmniejsza się wraz ze wzrostem odległości. Więc odpowiedź na pytanie jest, które są mniej oddziaływujące, tak? Gdzie to oddziaływanie jest mniej odczuwalne? No tam, gdzie przewód, element przewodzący jest dalej. Czyli na powierzchni. Czy bierze się też pod uwagę, aby chronić ptactwo, które tak, oczywiście, tak, będą taki ostrzegane, czy chronione, bo powinno być chronione, będą ostrzegane, odpowiednie ostrzegacze będą zawieszone na przewodach odgromowych, one będą widoczne, przynajmniej z tego, co mówią ornitolodzy, co twierdzą, są te zawieszenie czy zawieszki, ja nie potrafię ich nazwać jakim pięknym słowem, są skuteczne i powodują, że taki niekolibry z nimi. Zresztą, jeżeli chodzi o oddziaływanie na czy znajdywane martwe ptaki w okolicach gminnych, najczęściej ptaki giną po pierwsze może, po drugie na nim uśmiechu. Niski by się nie dał. Jeżeli ośmieli się taki mało lat, uczący się latać, nie doświadczony jeszcze, usiądzie na przewodzie roboczym i próbuje wystartować, bo lądowanie jest dla niego niegroźne. Stan jest dla niego groźny. Tak? Odległości pomiędzy przewodami na niskich napięciach widać, to jest rzędu 22-23 cm, w zależności od długości, odległości między słupami to pół metra, to jest w skrajnym przypadku. Odległość jest 71 cm średnio, przy średnim przęśle, w przypadku średnich napięć, u nas jest 8 metrów. Więc nie ma tak, największy nawet z istniejących, nie ma szansy dotknąć dwóch przewodów jednocześnie skrzydłem w jakimkolwiek sposób spowodować czystotliwisko. Więc pod względem porażenia, tak nie ma możliwości dać się zabić, o może tak bym to powiedział, tak? Na średnich napięciach to się zdarza. Budowaliśmy w okolicach zalewu jeziorsko, dość dla ludzi, którzy się interesują przyrodą i ochroną, kiedyś była taka bulwersująca sprawa, że 1500 kormoranów głową ukręcał ktoś pisklaką. Tam miałem przyjemność montować zabezpieczenia dla żurawi. Dlaczego? Siadamy sobie do odłącznika, upodobamy sobie akurat ten element słupa. Dobry punkt obserwacyjny, wysoko, najwyżej zresztą w stosunku do linii. Tam odległość między elementami pod napięciem jest stosunkowo niewielka. Wylądował, w momencie startu musiał być smażony. Powodował zwarcie między partiami. Założyliśmy odpowiednie osłony, które powodowały, że on siada na osłonie, natomiast startując, odległość jego skrzydeł od przewodu była tak duża, że nie groziło mu porażenie. U nas też są kormorany. To wszystkie duże ptaki generalnie, te, które lubią sobie usiąść wysoko i mieć wszystko pod okiem, tak? Mieć duże pole obserwacji. Natomiast na najwyższych napięciach nie ma takiej potrzeby wręcz, bo nie mają szansy na porażenie. Natomiast sobie widziałem, to przewody się oznacza, powiedzmy, w taki sposób, że widoczną dla niego przeszkodę spokojnie ominął. Były stosowane i zostało zaniechane już to, tak w charakterze ciekawostki. Były stosowane sylwetki ptaków drapieżnych, które by zniechęcały.
inne ptactwo do siadania, do zbliżania się. I co się okazało? Że skutkiem właśnie tej sylwetki ginęły drapieżniki. Widział rywala, to go atakował. Tu jakiś intruz mi się pęta na słupie siedzi, to trzeba go pogonić. I wtedy właśnie były upadki śmiertelne ptaków. Czy w związku z inwestycjami, które dokonaliście, były jakieś skargi, chodzi mi o takie konkretne batalie sądowe przerobników, odbywających przerobę? Tutaj nie notowano sądów. Tu przynajmniej w zachodniopomorskim, ja nie znam wszystkich przypadków i precedensów, natomiast w zachodniopomorskim nie są mi znane. Nie twierdzę, że ich nie było, prawda? Po prostu nie są mi znane i tutaj nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć, żeby przekonać, że nic takiego nie istniało. Z tego co wiem, to nic takiego nie było. Pan Jerzy jest no dłużej tu, bo od urodzenia. Ja zaledwie 2 lata, więc jestem wędrowniczkiem po prostu. Gdzie budowa, tam ja się przenoszę i tak się dzieje, że w 30 paruna. Natomiast gdzie indziej w Polsce nie mieliśmy takich przypadków ze strony przyrodników, w sensie tym, że udokumentowano, iż skutkiem inwestycji nastąpiło zdegradowanie przyrody, duża śmiertelność ptaków. Jeżeli były jakieś spory z przyrodnikami, to miały zupełnie inne tło, ale nie takie, że linie elektroenergetyczne czy elektroenergetycy stali się zabójcami ptaków. To jeszcze nie jawizowało. Integralną częścią tego planu jest próba zadziałania na środowisko i ten, wie Pani, nie odpowiedzi na wszystkie wątpliwości. Jeżeli chodzi o zagrożenie, to jest bardzo szczegółowy ten obszar badany przez zagrożenie. Także odbędzie zagrożenie przez linię elektroenergetyczną, wystarczy przeliczyć na jednego kota też. Znaczy szkody rządzone przez jednego kota. Bo w każdym razie staraliśmy się być jak najmniej widoczni, jak najmniej ingerować w środowisko, chociażby z kolegami leśnikami, ludzie zaprojektowaliśmy sobie konstrukcji specjalnie, tak aby po pierwsze obszar koniecznej wycinki był możliwie najmniejszy, dwa, aby linia również, i to chyba też ważne, swoim obrysem nie wychodziła za nadto powyżej korony drzewa, bo korona drzewa za ptaka jest widoczna, tak? Nagle coś cienkiego mu się pojawia, mało widocznego, może to przeoczyć, szczególnie jeżeli będzie tam gdzieś za śniadaniem gonił, tak? Myślę o drapieżnika. Więc tutaj takie możliwości zostały zminimalizowane, możliwie najmniejszym kosztem mnie jako przyjął. A jak wygląda, nie będzie na porządku? Będzie na pewno będzie odporne co najmniej na takie zdarzenia, jakie miały w 2000. Zupełnie inna konstrukcja. Inna w sensie może wizualnie, ona jest zbliżona, ponownie. Tak? Natomiast materiały wytrzymały słuchu, wytrzymały przewodu zawieszenia przewodu. To są elementy, które determinują, albo to się rozpadnie przez ludzi, bo ulegnie degradacji na skutek żywiołów, albo też będzie stało. To ma stać. To jest wezmała dwukrotnie mocniejsza, bo to już, linia niż była uprzednio. Żadnych oszczędności tu nie będzie. Po pierwsze stan wyższej jakości, nie żadne ST0, dwa odpowiednia konstrukcja krakownic i odpowiednio wzmocniona. Będzie to odporne. No, nie zagarantujemy na trzęsienie ziemi, to jest oczywiste, że jakieś skrajnie dotąd nieznane zjawiska pogodowe w Polsce mogą to przywrócić, ale dotąd nieznane plus margines bezpieczeństwa, jaki został założony w trakcie projektu. Więc to jest bardzo, bardzo musiało być naprawdę ekstremalnie ciężkie. Nie tak to, co się działo w 2008, to uznajmy, że było ciężkie warunki, a ekstremalnie ciężkie to razem dwa. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytania, uwagi? Ja jeszcze tylko, jeśli mogę dodać, to miejscowy planie zagospodarowania przestrzeni do tego, które uzyskaliśmy na płycie, bo to dosyć obszerny materiał, występują takie miejscowości jak Jaruszewko albo Jaruszewo, albo rzeka Krąpa,
ani krępa. Literówka, tak. Autor poprawi, to jest jakąś poprawę na przykład. Tak, to bardzo proszę. Tak, tak, oczywiście, że takie, dziękujemy bardzo za wskazanie takie. Dla nas niewidocznie być może, bo jeżeli coś się robi, to nie widzi tego. Więcej razy czyta. Widzę, to chcę widzieć, że to co jest napisane. Automatycznie się przebiega z tym. To trzeba zmienić teraz. Musimy być tak, że obcy zawsze przebiegać. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Proszę Państwa. Ja właśnie się z tym, że ta linia jest napowietrzna, jednak jesteśmy gminą pastora na turystykę, to wpływa bardzo na nasz krajobraz. 30 metrów, na które strona jest. I tam widziałem, że i przyrzec tego Pinicy krzyżuje się z rzeką. Ta linia, są to miejsca, które no, stracą na nas chyba. Dlatego proponowałbym, żeby tą linię albo swartą ziemi, albo wprowadzić troszkę zmiany terenu. Zatem tego lasu też proszę tutaj nam się nam dużo. Ten przebieg byłby po prostu rozważany pod bardzo wieloma aspektami. Ominięcie lasu jest fizycznie niemożliwe. Znaczy możliwe byłoby połączenie punktu A z punktem B, czyli linię z Wrocławiem poprzez Niemcy, bądź też przez sąsiednie województwo, żeby wolny czas. Takie przemysły nie ma. Pójście teraz były rozważane również, zresztą Solidarność jest jeden przyrodników, pójście w pasie drogi jest 3. Tam już jest gęsto. Wobec czego poza tym dochodzi przepisy i dalsza wycinka, dalsze dalej zbliżenie do miejscowości zabudowanych, no bo nie ma innej możliwości, należałoby skrzyżować miejscowości, gdzie są, gdzie istnieje zabudować, gdzie mieszkają ludzie. Także wybraliśmy i zaproponowaliśmy trasę, która jest jak możliwie najmniej zbliża się do siedzib ludzkich. Możliwa jest technicznie do wykonania. Musimy pamiętać również, że teren mamy niełatwy, jest podmokły, jest bagienny i jest chroniony przy zewnątrz. Więc żeby w trakcie budowy nie dokonać dewastacji, już musimy włożyć duże pieniądze po to, aby zbudować drogi tymczasowe, ale drewno po ich zdjęciu, żeby w ciągu 2-3 lat maksymalnie roślinność się odbudowała. Te aspekty też były istotne. Dalej również aspekt przyrodniczy, że mamy strefy, gdzie nie należy budować czegokolwiek, bo mamy stanowiska rynkowe, bo mamy obszary migracji ptaków. Te elementy były rozważone. Aspekt widowiskowy czy atrakcyjności, no również, ale nie potrafimy zaproponować innej konstrukcji, która byłaby śliczna, jak proponowała się w krajobrazie. Jednak no jest to jakiś tam może z estetyką nie do końca w porządku, ale no urok cywilizacji naszej. Czy to musi być jedna metoda, albo naziemna, albo podziemna, czy nie można tego połączyć właśnie na tym terenie, gdzie to najbardziej będzie wizualnie szkodziło? Skoro i tak wycinka lasów, umieszczenie lasów jest to obliczone? Ale w lesie tej gminy nie będzie widać tego lasu, bo góra, słupa. Jest założone proszę Państwa, tak potężnie zalesionym terenie 25 hektarów. To nie jest. 4 hektary wycinki. To jest niewiele. To jest faza oddziaływania. Tak. 4 hektary wycinki. To jest tylko wycięty drzew.